Rozdział trzynasty Choroba dziecka Nie dogorywał. Widziano go wśród ludzi i osiedla, rozmawiał z nimi. Miał ponoć oczy straszne, jak u bestii nieprzytomnej, więc siał lęk i szacunek jeszcze większy niż w przódy. I wcale nie myślał ustępować ani wyrzekać się walki, w owe dni szatański wylągł się pomysł w jego chytrym łbie. Od Odserimy zawiało ku mnie nowym, wielkim niebezpieczeństwem. Półtora roczne blisko dziecko Lasany, synka po poległym na bezludnej wyspie, Murzynie Mateo, nawiedziła zagadkowa choroba. Chłopczyk zaczął gorączkować, oblazł wrzodami na ciele, krzyczał z boleści, chudł. Lasany matka, której leki tak szybko przywracały mnie do zdrowia, nie szczędziła wysiłków, by wyleczyć wnuczka. Daremnie. Żadne zioła ani zabiegi, ani zamówienia nie pomagały, dziecko więdło z dnia na dzień. A od pierwszej niemal godziny jego choroby pojawiły się ni stąd, ni zowąd niepokojące pogłoski, zrazu niepojęte i powiewne jak wietrzyk najlżejszy, potem coraz natrętniejsze niby muchy, potem już natarczywe jak wyziewy trujące, pogłoski o mej szkodliwej duszy. Ludzie nie tylko z Serimy, ale i niektórzy z naszego rodu zaczęli szeptać. Chwytałem ich spojrzenia płochliwe i szybkie odwracanie ode mnie oczu. W miarę jak rozwijała się choroba dziecka, zła gadanina krzepła i już niedwuznacznie łączyła mnie z nieszczęściem, to moja dusza przewrotna zabijała dziecko. Lasana bardzo je kochała i była zrozpaczona, gdy lekarstwa matki nie wywierały skutku. Przyszła do mej chaty. Stanęła przede mną wyprostowana, jakaś podniosła i stanowcza, i lubo oczy jej się szkliły z żałości, rzekła serdecznie i odważnie, z uroczystą powagą. Nie słuchaj, co ludziska plotą. Ja przy tobie. To samo prawili mi ze zmarszczką na czole czterej wierni przyjaciele, Arnak, Wagura, Manauri i Murzyn Miguel. A zapewniając mnie że podmuch wrogiej plotki wnet przejdzie, że odwróci się ode mnie i szczęśnie, przyjaciele, pogrążeni w niewesołych myślach, jednocześnie uważnym spojrzeniem patrzeli w dal albo śledzili pobliskie chaty i krawędź puszczy. Jedynie arasybo milczał ponuro, ale i on podejrzliwie się rozglądał, przyczajony, wyczekujący. Na trzeci czy czwarty dzień choroby dziecka zakipiało wśród wszystkich harawaków na Titamaką karapana, mocą swej godności w szczepie, oświadczył wobec całego sioła, że siły niewidzialne zdradziły mu, kto winien chorobie dziecka. Winien biały jaguar. W śnie usłużne duchy pokazały czarownikowi taki obraz. Wiele tygodni temu, podczas szybkiego pochodu przez step na północy, biały jaguar wyrwał z rąk lasane dziecko i przyłożył do swej piersi, dźwigając je tak przez długi czas. W tym uścisku dusza jego opanowała duszę dziecka i poprzysięgła mu śmierć. Jeśli teraz dziecko umrze, a umrze na pewno, to wiadomo, kto winien jego śmierci. Tak było, chwycił się wagura za głowę. Jan dźwigał malca lasany, ażeby jej ulżyć. Pamiętam, pamiętamy wszyscy, łypnął Arnaco oburzonym okiem. Karapana o tym przypadkiem się dowiedział, bo to żadna tajemnica. I oto uknął sobie ładną gadkę. Wszystko nikczemnie powiązał przeciw Janowi. A bodaj go zabito, nędznika. Nie były to przelewki. Nagle skłębiło się bliskie niebezpieczeństwo, otwarła się przede mną przepaść, życie zawisło na włosku. W wrogim mi otoczeniu konesa ozwały się głosy, żeby mnie wypędzić ze szczepu, zanim innych nie zgubię, bardziej rozindyczeni żądali mej natychmiastowej śmierci. Ale sam czarownik, łaskawy, ujął się za mną, zaczekać, dopóki dziecko nie umrze, potem dopiero zabić białego jaguara. Tak radził rozjątrzonym mieszkańcom Serimy, a wieści o tych nastrojach szybko docierały do mojej chaty. Dziecko umrze, stwierdził Manauri posępnie. Wódz był z nas najbardziej przybity ostatnimi wypadkami, jakby czuł się winny, że mnie do szczepu sprowadził. Przecież nie sprowadzał. Ja sam chciałem tu przybyć. Manauri zdawał sobie sprawę, że gdy mnie dosięgnie wyrok czarownika, następny, który zginie, będzie on. To go napawało przerażeniem i widać było, jak usiłował trzymać się w kardach, ażeby go nie roztrzęsło do reszty. W tych ciężkich dniach poznałem przyjaciół. Wspaniały Arnak nawet na moment nie zawahał się ani nie stracił trzeźwej głowy. Był gotów zginąć w mej obronie razem ze mną. Tak samo Wagura, lubą młodzik na chwilę doznał niewyraźnego uczucia. Bez namysłu pięciu murzynów z miguelem na czele oświadczyło się po mej stronie. Większość mężczyzn naszego rodu przyszła zapewniać, że mnie nie opuści, mimo że różnorakie łączyły ją węzły z ludźmi z Rimy. Pedro, cóż miał jeniec do wyboru, był ściśle związany z moim losem. W owym czasie napięcia, a rasybo przysparzał mi głębokiego niepokoju. Dziwnie się zmienił, dziwnie zachowywał. Spochmurniał, osowiał, na wszystkich kosił spodeł bazezem. Stale milczał, nastroszony, jakby mu język odjęto, ale aczkolwiek nie odzywał się do nikogo, nie stronił od nas, lgnął. Gdyśmy rozprawiali w chacie. On zawsze siedział u wejścia i patrzał uparcie na dwór, a ucha nastawiał w naszą stronę, by nie uronić żadnego słowa. Zagadnięty mamrotał niewyraźnie i odpychająco, z oczu źle mu patrzało. Arnak i Wagura coraz nieufniej go mierzyli. Chociaż ród stanął przy mnie, to jednak nie pragnął walczyć z resztą szczepu i dopuścić do rozlewu krwi. Coraz częściej przebąkiwano o wywędrowaniu gdzieś w górę rzeki i tamaka. Mieliśmy szkuner. Mieliśmy dwie wielkie, a śmigłe łodzie od warrałów, tudzież kilka mniejszych dusz kubek. Można było podjąć wędrówkę. A ty, Lasano, spytałem. Pojedziesz z nami? Zdumiona była, żem się pytał w ogóle. Pojadę. Z dzieckiem? Z dzieckiem. Jeśli większość rodu gotowa była zgodnie przeciwstawić się wojowniczym zapędom karapany, to przecież w stosunku do mnie jednomyślnej zgody nie było. Zatrute ziarno czarownika padło w niejedną duszę. Jaki taki swój, zrodu ujrzawszy mnie z dala, nagle chybokiem zbaczał, by nie spotkać się, a zaczaiwszy się za krzewem, podejrzliwym okiem ścigał moje ruchy. Ten i ów, dawniej towarzysz życzliwy, dziś odwracał w wzrok, Bał się mego spojrzenia. Jeszcze nie był mi jednym wrogiem, ale drążył go jad niepewności, kim ja byłem. Któż wiedział, czy jednak nie tkwiła we mnie ta przewrotna dusza. Nawet w najbliższe otoczenie zakradł się cień wątpliwości. Wszedłem kiedyś do szałasu lasany, sąsiadującego z moją chatą, by czegoś się od niej dowiedzieć. Całkiem naturalnie rzuciłem wzrok na nieszczęsne dziecko. Gdy matka lasany to spostrzegła, wrzasnęła jak zbzikowana, rzuciła się na dziecko, zakryła je przede mną swoim ciałem i z przeraźliwym krzykiem kazała mi iść precz. Ścisnęło mi się serce, poszedłem. Siadłem u progu mej chaty. Zaraz przykuśtykała rasybo i przycupnął wedle mnie, prawie bokiem ocierając się obok. Była w przyrodzie cisza nadzwyczajna, parne. Ciężkie powietrze stało nieruchomo. Krople jeszcze nie padały, ale ulewa wisiała nad głową. Kłęby niskich chmur opierały się tu i owdzie na wierzchołkach drzew. Dudnienie bębna w Serimie, zawsze to samo, zawsze to samo, słychać było wyraźniej niż kiedykolwiek. Odgłos ten, niby złowieszczy pomruk demonów, tknął nielitościwą wymową, nabierał nieomylnego znaczenia. Wieścił śmierć. Obaj wsłuchiwaliśmy się w to samo i te same napływały nam myśli. Arasybo trącił mnie w bok, leniwie podniósł dłoń w stronę z i półgębkiem wybonkał jakby drwiąco. Głupi kanacholo. Jaki kanacholo? E, ziewną kulawiec, uczeń czarownika. Głupi. Głupi? Głupi. Po dłuższej chwili znów się odezwał ospałym półgłosem, jakby do siebie raczej niż do mnie. Głupi kanacholo myśli, że bębni tobie na zgubę. A bębni komu innemu. Wiadomo, dziecku lasany. Zagulgotało coś obok mnie niby stłumionym chichotem, nie dziecku lasany. Bębni na zgubę karapany, ale nie wie o tym, głupi. Bajesz, arasybo. Bajesz, uśmiechnąłem się blado. Karapana zginie dziś, albo jutro. Wypowiedział to od niechcenia, jakby niewczesne żarty go się trzymały. A może ja go źle zrozumiałem? Co pleciesz, Arasybo? Karapana zginie dziś, albo jutro. W nocy. W jego niedbałym pozornie głosie brzmiała jakowaś ukryta twarda nuta która obudziła moją czujność. Teraz dopiero podniosłem wzrok na twarz Arasyba i o nie miałem. Posępne jego odrętwienie ostatnich dni gdzieś się podziało. Od nowa wyłaziła z jego oczu dawna nienawiść, ale poza nienawiścią cała gęba buchała diabelną radością. Co z tobą? Poderwałem się zdziwiony. On bawił się moim osłupieniem, Kurczu śmiechu, wykrzywiał jego twarz. Wyraźnie coś miał w zanadrzu, więc droczył się i ociągał. Mówże, do licha, Arasybo. Kiedy nasz myśliwy idzie na polowanie, nie zawsze jego strzały są zatrute trucizną kurare, bo tej nie ma w tym lesie. Trzeba ją kupować od dalekich Indian Makushi, odranią przepłacać. Aleć rośnie w gąszczu naszym własna trucizna, kumarawa, choć nie tak mocna jak kurare. Bierzemy ją bo też zabija Gadaj do rzeczy, Arasybo. Nie gadam do rzeczy? Przecież mówię, Kumarawa też zabija. Paskudne jej liście. Dotknąć ich raz łapą, powstaną wrzodziska. Człowiek majaczy jak pijany. Dotknąć ich częściej, człowiek zemrze. Niegodziwe liście. Do rzeczy, Arasybo, do rzeczy. Nie dręcz. Obrzucił mnie przeciągłym, uszczepliwym spojrzeniem, pełen idiotycznej uciechy z mego zniecierpliwienia. Co za gorączka z ciebie, białe jaguarze, zaklekotał wesoło, mrużąc zezowate oczy. Ciekawym, jakbyś ty się czuł, jaguarze. Wkładają ci co noc listek kumarawy do łoża. A ty nic nie wiesz. Jęczysz z bólu i wijesz się, i wrzody wyłażą, i coraz ci gorzej. Nikniesz nież w oczach. Dogorywasz. O, patrz, taki listek mały. Rozwinął skrawek starej tkaniny, jaki trzymał dotychczas w garści, i odsłonił coś, co leżało wewnątrz, a było drobne, zielonkawo szarego koloru, na pół zeschnięty, pokurczony liść. Nie dotykaj, wypuczył Wargi. Gumarawa wciąż złośliwa niczym skorpion. Potem nagle. Jakby już dość było sfawolenia spoważniał i wykrztusił ostrym szeptem, wskazując na trujący liść. Znalazłem to w nocnej macie dziecka Lasany. I dodał podnosząc się, co noc mu podrzucał. Musiało zachorować. Kto podrzucał, bezmyślne zadałem pytanie, bo przecie zaczęło mi świtać. On, on, karpana Aż zawirowało mi w łepetynie. To mi odkrycie. W mig pojąłem jego doniosłość. Jeśli by przyłapać czarownika na gorącym uczynku, jakiż triumf? Mnie oczyściłoby to od strasznych podejrzeń, jego pogrążyłoby doszczętnie jako jawnego zbrodniarza. Z szalonej radości porwałem Arasyba za ramiona i trząsłem nim bez opamiętania, a tańcząc, a porykując. Wycharkiwałem zadyszany. Jakieś to odkrył człeczy. A, odkryłem. Pomyślałem, szukałem. Potem ja znowu. A dziecko. Dziecko da się uratować? Oda się. Gotów byłem wyściskać brzydala, rozgnieść na śmierć, czarodzieju. Głowaczu. Cudotwórco. Kiedyś my się jako tako ustatkowali i wrócili do rzeczywistości. Powstało oczywiście pytanie co czynić dalej? Zwołać tajną naradę przyjaciół? Kogo? Manauriego, Arnaka, Wagurę i nikogo więcej? Murzyna Miguela? Nie, tylko samych Indian to sprawa szczepowa. A lasane? Lasane tak, rozumie się. Przyjaciele nie byli daleko na rzece. Przygotowywali właśnie szkuner do pospiesznej ucieczki na wypadek ataku ze strony z Rimy. Przerwali pracę, przyszli natychmiast. Po przywołaniu Lasany zabezpieczyliśmy się w chacie, Pedra nie było w pobliżu, a Rasybo odsłonił wszystkim dzieje swego odkrycia. Ich początkowe oszołomienie przemieniło się w żywiołową radość, tak samo jak u mnie. Ciężki kamień spadł i mnie, i przyjaciołom z serca. Ale równocześnie uświadamialiśmy sobie, że teraz czeka nas najcięższe zadanie: rozprawa na śmierć i życie z czarownikiem. Na śmierć. Jego śmierć powtarzał manauri przez zaciśnięte zęby. Przypuszczaliśmy, że karapana podrzucał truciznę co drugą albo trzecią noc, a że znaleziony listek kumarawy był już zleżały. Spodziewaliśmy się odwiedzin czarownika tej nocy. Postanowiliśmy zatem czuwać po dwóch równocześnie, ze zmianą o północy. Też, Janie, wyłączony, odezwał się Maneuri. Rana wciąż nie zagojona. W istocie sił pełnych jeszcze nie odzyskałem, ale nie godziło się trzymać mnie na uboczu w tej rozstrzygającej chwili, więc przyłączono mnie jako trzeciego, dodatkowego, do pierwszej warty Arnaka i Arasyba. Jeszcze jedną rzecz ustalmy. Rzekł wódz po dłuższym rozważaniu. Jedyna to sposobność, żeby go zabić. Musimy go zabić. Musimy, zadyszał Arasybo. Czy kto przeciwny temu? Zapytał Manaur, im niebacznym spojrzeniem. Arnak i Wagura milcząc potrząsnęli głową na znak zgody, ja także. Nie było już innego wyboru, jak jego śmierć. Pozwólcie mi także czuwać, prosiła Lasana. Czuwaj. Owszem, odrzekł Manauri, ale nie z nami na dworze, lecz wewnątrz waszej chaty, przy dziecku. Nikt, nawet najbliższy, nie śmiał odgadnąć naszych zamierzeń. Lasanie polecono spalić matę dziecka i ułożyć mu do spania nową, w innym miejscu, szałasu, ale tak, żeby jej matka niczego się nie domyśliła. Przed wieczorem spadł deszcz rzęsisty, choć krótko trwały. Kiedy ustał, chmury nadal zakrywały niebo. Obawialiśmy się, że noc będzie bardzo ciemna, ale nie. Gdzieś ponad obłokami świecił księżyc i nieco wyjaśniał mrok na ziemi. Szałas lasany stał mniej więcej o pięćdziesiąt kroków od rzeki, tyłem do wody, a wejściem zwróconym w stronę puszczy. Dokoła szałasu. Prócz zdeptanej trawy i kilku pozostałych popuszczy krzaczków, nic więcej nie rosło, zatem otwarta przestrzeń i niezupełna ciemność sprzyjały naszym celom. Jako broń mieliśmy każdy krótką, składną pałkę z twardego drzewa, a poza tym Arnak i Arasybow wzięli noże, ja zaś pistolet nabity siekancami do strzału na bliską odległość. Uzgodniwszy głosowe znaki. Jakie sobie przesyłać mieliśmy, w razie czego z nadejściem nocy zajęliśmy stanowiska. Arnak ukrył się z tyłu szałasu, od strony rzeki, a Rasybo i ja z przeciwnej strony, o kilka kroków od wejścia. Wewnątrz chaty, jak polecił Manauri, czuwała lasana. Deszcz parokrotnie walił nam na głowy krótkimi, gwałtownymi nawałnicami, i wtedy robiło się prawie zupełnie ciemno. Powietrze pozostawało niezmiennie ciepłe i parne. Przemokliśmy, ale na to nie było rady. I nie było rady na nudę wlokących się powoli godzin. Nieustanne przebijanie ciemności wytężonym wzrokiem nużyło i w końcu przytępiało umysł. Do tego niepewność, czy wróg zjawi się tej nocy, nie ułatwiała nam czuwania. Od czasu do czasu ulegaliśmy złudzeniu zmysłów. Dziwne, jak zawsze, rozlegały się głosy i przy skraju puszczy, i na brzegu rzeki, a tajemnicze cienie smykały w mroczy. Były to włóczące się psy i oswojone zwierzęta lub zgoła dzika gadzina z gąszczu, a także olbrzymie owady czy inne nieznane straszydła. Nadciągała północ, i już powoli zbierałem się, by odejść i zbudzić przyjaciół na następną wartę. Gdy usłyszeliśmy za szałasem trzykrotny płaczliwy skrzek żaby, umówione hasło ostrzegawcze Arnaka. Musiał coś tam zauważyć. Pałkę ścisnąłem mocniej w prawej dłoni, lewą garścią namacałem rękojeść pistoletu. Było wciąż jak w przódy, u progu nocy, ani ciemniej, ani jaśniej. Majaczące przed nami obydwa narożniki szałasu, ocienione wystającym okapem odbijały się ciemną linią na tle jaśniejszego nieco majdanu. Naraz wydało mi się, że na tym tle coś z lewej strony zaczerniało, jak gdyby stanął węgła lub przylgnął do niego, jakowyś stwór. Szturchnąwszy w boka rasyba, wskazałem mu ręką zagadkową zjawę. On, szepnął kulawiec, podniecony. Jest. Był tam ktoś obcy, na pewno nie arnak. Wieczorem umówiliśmy się z chłopakiem, że nie opuści swojego stanowiska, zanim nie będzie głośnego alarmu. Ale zagadkowa istota nie wyglądała i na karapane. Była jak gdyby krępawa i niska, podczas gdy czarownik miał chudą, wydłużoną postać. Tajemniczy człowiek ruszył, przyczajony, w kierunku wejścia do szałasu. Utwierdzałem się w przeświadczeniu, że to nie karapana. A może było ich dwóch? Może czarownik skradał się w tyle za tym pierwszym? Widząc, że Arasybo zamierza wyskoczyć z ukrycia, pochwyciłem jego ramię. Czyś zauważył, tknąłem mu do ucha. To nie karapana. Nie, przyznał. Żywcem go. Żywcem, czułem w głosie towarzysza rozczarowanie i opór. Po co? Nie było czasu rozprawiać wiele. Silnie potrząsnąłem ramieniem arasyba i nakazałem mu zduszonym warknięciem. Tylko żywcem. Ani się wasz inaczej. Wyrwał mi się. Z nożem w prawicy Dał susa naprzód. Skoczył z niepojętą zwinnością, o jaką nigdy bym go nie posądzał. Cztery. Pięć kroków było do celu. Ale przeciwnik miał się na baczności. Czy ostrzegło go coś podejrzanego? Czy usłyszał nasz szept? Dość że znienacka uskoczył. Nie trafił go nóż. Nawet nie ucapiła go łapara syba, ześliznąwszy się z natłuszczonego ciała. Napadnięty, wywinął się w stronę narożnika szałasu, gdzie mego pierwszy raz ujrzał. Dalej nie zdołał. Zabiegłem mu drogę i pałką wygarnąłem w łeb. Słabom, widać, go zdzielił. On potknął się i już, już padał, ale nie upadł. Chciał prysnąć naprzód i wpadł w ramiona Arnaka. Obydwa i przewrócili się. Ponownie wyrżnąłem go w głowę, a Arnak wskoczył na niego i przydusił do ziemi. Żywcemy go, wrzasnąłem na całe gardło. Nie mogę go łapać. Huknął Arnak, cały oślizgły. Przeciwnik wciąż wyszarpywał się jak szalony, ale nic mu już nie pomogło. Oburącz objąłem go za szyję i nie puściłem, Arnak zaś wyrwał mu z ręki nóż i wygiął ramiona do tyłu na plecy, aż w stawach zatrzeszczało. Jeniec był nagi, jedynie przewiązany sznurem w stanie i cały nasmarowany tłuszczem, ażeby utrudnić pojmanie go. W ciemności trudno było rozeznać, kto zacz, wszakże nie ulegało już wątpliwości, że to nie karapana. Nasze pytania, kto on, zbywał milczeniem. Lasana przybiegła z powrozami i związaliśmy go. Był widocznie sam jeden. Nikogo innego nie odkryliśmy. Przypłynął łódką. Powiadomił Arnak. Słyszałem go, jak wychodził z niej Czy był sam? Sam. Nie widziałem drugiego. Pędź nad rzekę, zobacz, co z łódką. Łódka była na miejscu. Gdy zaczęło się szamotanie, matka Lasany, nagle przebudzona, wszczęła ogłuszający wrzask sądząc, że to wrogi napad. Wszyscy sąsiedzi pobudzili się i zbiegać zaczęli z różnych stron, każdy z taką bronią, jaką zdołał uchwycić w pośpiechu. Alarm wypadł nad podziw dobrze. Nie upłynęło i pół minuty, kiedy pierwszy wojownik przybył na miejsce, a zaraz potem wszyscy inni. Wielu było uzbrojonych od stóp do głowy, a nikt nie zapomniał swej różnicy. Sprawnie uwinął się na szród, aż mi duma, pomimo podniecenia, rozpierała piersi, boć taka bojowa gotowość głównie moją była zasługą. Niektórzy, przezorniejsi, Przynieśli ze sobą rozniecone na prędce pochodnie tudzież kaganki z tłuszczem i gdy ich światło padło na twarz jeńca, osłupienie ogarnęło wszystkich. Był to młodociany uczeń czarownika, kanacholo, chłystek chyba niespełna czternastoletni, a taki już w zbrodniczym zawodzie biegły. Gdy się bronił, był zwinny jak małpa i miał nóż przy sobie, ale teraz związanemu, leżącemu na ziemi trucicielowi struchlała dusza i wpięty uciekła. Widząc nad sobą tyle wykrzywionych wściekłością twarzy, myślał, że ostatnia wybiła mu godzina, w czym poprawdzie tak bardzo się nie mylił. Manauri donośnym głosem dokładnie wyjaśnił ludziom, co młodego przestępcę tu sprowadziło. W miarę jak odsłaniał nikczemne intrygi karapane, rosło oburzenie na jego ucznia i wspólnika, a najbardziej rozsierdzały się kobiety. W pewnej chwili matka lasany doskoczyła do młokosa i chciała wydrapać mu oczy. Tym morderco szalała Potworze. Wnuka zabijałeś dziecko niewinne. Z trudem oderwano ją od niego. Ale inni nie myśleli oszczędzać jego życia i wołali, by natychmiast go uśmiercić. Takie wzburzenie umysłów mogło wyrządzić niepowetowane szkody. Przeto należało je opanować a z chłopaka jak najwięcej wyciągnąć wiadomości. Tymczasem Manauri kazał w pobliżu rozpalić dwa ogniska i wyznaczył kilku młodszych do stałego czuwania, by nie wygasły. Stało się dość jasno i można było lepiej widzieć jeńca. W pierwszych chwilach po obezwładnieniu go nie wyzierało mu z twarzy nic innego jak obłędne przerażenie. Atolika na holo szybko spostrzegł, że nie grozi mu natychmiastowa śmierć i ślepia mu schardziały. Zaczaiła się w nich przebiegłość, wiadomo, że czarownik na swego ucznia i następcę nie wybierał gapia. Jeniec leżał w nienaturalnej jakiejś pozycji, prawym półbokiem do ziemi, co z początku sprawiało wrażenie, jakoby ciało miał uszkodzone. Gdy go rozciągnięto na wznak, wnet zmienił ułożenie i powrócił do poprzedniej niewygody. Działo się to może przypadkiem, a może i nie. W każdym razie ściągnęło na siebie moją uwagę. Czyżby Kanaholo usiłował pod prawym bokiem coś ukryć przed naszymi oczami? Czy znaleziono przy nim trujące liście? Zapytałem stojącego obok Karasyba. Nie. Jeszcześmy nie szukali. Trzeba jasnego dnia doczekać. Przeszukamy wtedy murawę. Bo to przecież najważniejsze. Liście to niezbity dowód winy. Tak, ale ciemno teraz na szukanie. A przy nim samym nic się nie znajdzie? Arasybo obrzucił leżącego niepewnym spojrzeniem. Jeniec będąc całkiem nagi nie mógłby nigdzie ukrywać truciznę, a dłonie miał puste. Manaury jął zadawać mu pytania, lecz niczego nie dopiął. Wyrostek zaszył się w uparte milczenie i ani słówka nie pisnął. Ludzie stali dokoła, trzydziestu ich było. Może czterdziestu, mężczyzn, kobiet, nawet dzieci, i lubos uniesienia pierwszego ochłonęli, paliła ich nadal niezaspokojona ciekawość, oczekiwali wyjaśniającego słowa, pragnęli dowodu winy, widocznego dowodu. W zbiegowisku do koła jeńca znalazło się kilku ludzi nienależących do naszego rodu, bliskich sąsiadów, zwabionych wrzawą tak samo jak inni. Oni nie byli moimi wrogami, ale też nie byli przyjaciółmi. Więc gdy usłyszeli z ust Manauriego ciężkie oskarżenia, potępiające karapane, przelękli się. Oni uznawali władzę swojego czarownika, byli pod jego wpływem. Oni nie myśleli popędliwie odsądzać go od czci dlatego tylko, że komuś podobało się rzucać na niego gromy. Więc zaczęli szeptać między sobą. A gdy Kanaholo zaciął się w milczeniu, przystąpili do Manauriego ze swymi wątpliwościami. Ciężkie słowa słyszeliśmy, wygadywałeś zuchwałe rzeczy. Wiem, co my mówił, odparł wódz. Biały Jaguar jest niewinny, ma zdrową duszę. Karapana chce go zniszczyć, dlatego zatruwał dziecko lasany, podrzucał mu przez kanachola liście kumarawy. Kto widział te liście? Odkrzyknęli tamci. Mówisz ze Arasybo? Arasybo kaleka, narwaniec czego się po nim spodziewać On nienawidzi karapane zmyślił sobie kłamstwa Widziałem na własne oczy liść podrzucone dziecku Kto ci go pokazał Gdzie Arasybo znalazł Znalazł? Przyniósł ci go Arasybo Ha Arasybo mógł tak samo przynieść z puszczy A Kanaholo oburzył się manaurii. Kanaholo po co podkradał się nocą tutaj, do chaty chorego dziecka? Nie wiemy. Ale i ty nie wiesz. Wiem. Jutro znajdziemy liście kumarawy w pobliżu chaty, zobaczycie. Może podrzucone przez Arasyba, zarechotali tamci. Szelmy, którym powierzono ogniska, widać zaniedbali do rzucania paliwa, bo płomienie opadły po trosze. Stałem najbliżej jeńca. Ręce miał związane do tyłu i na nich leżał. Skoro tylko ogniska przygasały, nie uszło mej uwagi, że młokos, wykorzystując półmrok, zaczął czynić rękoma zagadkowe wysiłki, jak gdyby chciał coś uchwycić, co było ukryte pod jego prawym bokiem. Wkrótce nowe strzeliły płomienie w ogniskach i jeniec zamarł w bezruchu. Wtedy zrobiłem ciekawe odkrycie. Zauważyłem jakiś przedmiot wystający odrobinę spod boku leżącego. Czyż to nie był koniuszek kawałka bambusa? Bambusa, używanego tu powszechnie do przechowywania różnych małych przedmiotów. Teraz nie wątpiłem ani przez chwilę, dlaczego Kanacholo tak dziwacznie leżał, starał się ukryć pod sobą coś, co mogło wydać jego tajemnicę. Jurzem zwracał się do Arnaka, by go ostrzec o moim odkryciu. Gdy Arasybo, który nas na chwilę opuścił, przybiegł z czaszką jaguara. Wbił w ziemię włócznie, że sterczała pochylona nad jeńcem, i wsadził na jej koniec czaszkę, otwartym oczodołem spozierającą na chłystka. W migotliwym świetle czerep jakby odżył, drapieżne kły jakby się ruszały, a czarna jama oczna rzucała z góry niesamowitą groźbę na złoczyńce. Wrażenie było przejmujące. Młoko zadrżał. Gały mu ledwie z głowy nie wyszły, ale jeszcze bardziej zawziął się w uporze. Zdjął go strach, tego nie potrafił ukryć przed nami. Teraz wyśpiewasz wszystko. Łotrze, huknął nad nim Arasybo. Mów, bo cię jaguar rozszarpie. Arasybo najchętniej sam by go rozszarpał własnymi łapami, wszakże i on nic nie osiągnął. Tamten tylko usta zaciął i milczał jak grób. Nic z niego nie wydobędziecie, z grona zwolenników czarownika parsknął głos, jak gdyby dodający otuchy wyrostkowi. Manauri wyprawił posłańca po na cholego ojca, mieszkającego w samej Serimie, w nadziei, że może widok ojca przełamie jego krnąbrność. Źle, mruknął do mnie Arnak. Uparty łobuz. Przegramy. Hej, przegramy. Tak łatwo skrzydełka opuszczasz, ty, Arnak. Nie udowodnimy im winy. Nie poznajemy go Arnaka, zwieszającego nos na kwintę przed takim smarkaczem. Oślepłeś, Arnaczku, nie dowidzisz. Przyjaciela uderzyła tajona wesołość w moich słowach. Tak jak mnie onegdaj uderzyła zmiana głosu u Arasyba. Arnak podniósł na mnie oczy. A ty widzisz coś pomyślnego? Widzę. I zwierzyłem mu się z domysłu, na jaki mnie naprowadziły osobliwe ruchy jeńca, tudzież chęć ukrycia pod sobą rurki bambusowej. Arnakowi zabłysły oczy, chociaż zawsze umiał panować nad sobą. Po chwili sam się przekonał o słuszności moich spostrzeżeń. Jucha zakrywa coś. Teraz sam widzę, szepnąwszy. Spojrzał na mnie z podziwem. Janie, oko ci wraca i dawna krzepać ci wraca. Nie damy się. Jeno mi pozwól, żebym ja ujawnił ich łajdactwo. Ależ oczywiście. Rób, co chcesz. Arnak kilku słowami uprzedził Manauriego, Wagurę i Arasyba, po czym kazał podsycić ogniska i przywołał do jeńca kilku poważniejszych wojowników zarówno z rodu naszego jak i z innych. Zwłaszcza onych niedowiarków. Gdy już wszystko przygotował, gromkim a uroczystym głosem zawiadomił, że oka Jaguara nie można oszukać. Oko Jaguara zdradziło nam zbrodnicze zamiary czarownika i powiedziało, gdzie kanaholo ukrywa liście kumarawy. Czy chcecie wiedzieć, gdzie? zapytał, tocząc dokoła triumfującym wzrokiem. Ciekawiśmy, ozwały się głosy. To uważajcie. Podszedł do jeńca, ujął go pod pachy i szarpnąwszy postawił na nogi. Czy widzicie, krzyknął, zażarty w nagłym gniewie. Wszyscy widzieliśmy, u powrozu opasującego kibić młokosa wisiał na prawym pośladku kawałek bambusa. Co masz w tym bambusie, huknął Arnak na jeńca. To już nie był buńczuczny, hardy uczeń czarownika. To był smarkacz. Przerażony niemal do nieprzytomności pędrak struchlały, drżący ze wzruszenia i strachu. Co masz w bambusie? Teraz manauri powtórzył pytanie ostro i rozkazująco. Gadaj. Kanaholo bełkotał pod nosem coś niezrozumiałego. Nagłe roztrzęsienie jego tylko utwierdzało nas w przekonaniu, że coś podejrzanego tkwiło w bambusie, ale jeszcze nie mieliśmy całkowitej pewności bo doskoczył do jeńca, oderwał mu od pasa bambus, wyjął zeń zatyczkę i na oczach wszystkich wysypał, co było w środku, na swą rozwartą dłoń. W zacietrzewieniu nie dbał o ostrożność. Były tam dwa lub trzy zmiętoszone liście. Kumarawa, piskliwym z uniesienia wrzaskiem, zarżał kulawiec. W tym momencie z wyglądu piekielny demon raczej niżli człowiek. Wyciągniętą dłoń przybliżył do ogniska i kazał podchodzić ludziom, ażeby dokładnie się przypatrzyli. Jest to kumarawa, czy nie jest? Pytał każdego, a w gardle z niepohamowanego przejęcia rychotało mu, buczało, świstało. Wiedział, że jest to chwila, w której wszystko się waży, w której mógł zniszczyć władztwo czarownika, zawziętego swego wroga. Zwycięstwo. Nienawiść i szaleństwo przenikały jego rozdygotaną twarz. Jak opętany harczał do każdego zbliżającego się, powiedz, czy to jest kumarawa? Jest kumarawa, potwierdzali ze zgrozą ludzie naszego rodu. Inni nic nie odpowiadali, przyciśnięci, zamykali się w sobie, ale widzieli, poznawali, zaprzeczyć nie mogli. Matka Lasany przepchała się przez tłok z białą matą w ręku. Rzuć tu liście, nakazała Kalece. Jeszcze ci zaszkodzą. bo rzucił liście i sam ją matę, wciąż nadal potykając truciznę ludziom pod oczy. Tymczasem Kanaholo, którego znowu obalono na ziemię, mniemał, że to ostatnia chwila jego życia i trząsł się jak w febrze. Patrz na Jaguara, huknął na niego maneuri i gadaj teraz prawdę, jeśli ci życie miłe. Będziesz gadał? B. Będę wyłkał jeniec. Kto cię tu przysłał? Karapana. Mów głośniej, żeby wszyscy słyszeli, kto przysłał. Karapana. Czarownik. Czy dawał ci liście kumarawy? Da. Dawał. I co kazał robić z nimi? Kazał je wkładać do... do dziecka lasany. Gdzie spało? Ileś razy to robił? Trzy. Nie, cztery razy. Cztery. Czy dziecko miało umrzeć? Tak, tak, miało. Żeby wina spadła na białego jaguara? Ale w tej chwili jeńca od nowa zatkało przerażenie i młoko z wybuchnął spazmem płaczu. Zresztą wystarczyło, co powiedział. Ludzie słyszeli. Zrozumieli, zbrodnia Karapany wyszła na jaw, nikt nie śmiał wątpić o jego winie. Przybył ojciec chłopca, zbudzony przez naszego posłańca. Obecność jego była już właściwie niepotrzebna, jako że chłopak przyznał się do winy. Widać było, że Aripaj tak się nazywał ojciec jeńca, to istota raczej poczciwa, dusza człowiek, który zapewne nie przeczuwał sprawek syna. Kanacholo musiał przy nim powtórzyć, co zeznał przedtem. Ojciec słuchał z ponurą miną, wielce przygnębiony, pustym wzrokiem, to wodząc po nas, to mierząc syna. Co z nim zrobicie? W końcu zapytał. Było kilku, którzy domagali się śmierci młodego winowajcy, a żądając tego, powoływali się na odwieczne szczepu zwyczaje. Natomiast większość nie tak surowo osądzała sprawę uważając, że Kanacholo był jeno narzędziem w rękach rzeczywistego winowajcy. Ci umiarkowańsi nie chcieli jego śmierci, a gdy mnie zapytano o zdanie, oczywista, że stanowczo ich poparłem. Więc młodzikowi rozcięto więzy i kazano mu iść z ojcem. Pilnuj go, pożegnałem Maripaja. Lepiej teraz opiekuj się synem. Nie oddawaj go w niepewne ręce. Indianin cieszył się, że Kanaholo wyszedł cało z tarapatów, ale oblicza nie rozjaśnił. Syn mój, odrzekł zasępiony, nie w mojej opiece. Czarownikowi oddany. Do niego musi wrócić. Następnego dnia obiegła chaty arawaskie żałosna wieść, że Kanaholo nagle umarł. Nieszczęsnego chłopca znaleziono martwego na skraju puszczy w pobliżu Serimy, bez żadnych śladów gwałtu. Ludzie naszego rodu przyjęli nowinę niezwykle spokojnie, spodziewali się, że tak właśnie będzie, że taka kara spotka nieboraka, który zdradził lubo niezupełnie z własnej winy tajemnicę czarownika. Rozdział 14. Repartimientos Przyłapanie Kanahola na gorącym uczynku oraz jego zeznania uwolniły mnie od głupich posądzeń o przewrotną duszę, ale właściwego zbrodniarza nie dosięgły. Szczwany czarownik umiał się wymigać. Srogi w szczepie miał mir. Wszystko świadczyło przeciw niemu, nawet śmierć Kanahola, a przecież tchórzliwość czy zachukanie ludzi Serimy były tak wielkie, że nie śmieli podnieść buntu. Woleli raczej dać posłuch niewiarygodnym poduszczeniom czarownika, który rozsiewał wieść, jakoby z Kanaholem nie wszystko było w porządku, że kto wie, jakimi występnymi środkami wymuszono zeznania z Gamajdy, a podstępnie podrzucono młokosowi trujące liście. Słowem, Karapana przewracał kota w miechu i niektórzy ludzie z Rimy, ze strachu czy dla wygody, przytakiwali jego bredniom. W naszym gronie bliskich przyjaciół toczyły się gorące narady, co czynić. Doszliśmy do przekonania, że nawet teraz wpływy czarownika, lubo nadszarpane, były wciąż przemożne, a zgładzenie go zdawało nam się niemożebne bez wywołania krwawej wszczepie zawieruchy. Wróciliśmy zatem do pierwotnego zamysłu opuszczenia serimy i podjęli ostatnie w tym celu przygotowania. Obecnie cały nasz ród, jak jeden mąż, kwapił się do wyjazdu. Każdemu bowiem kością stawały w gardle zbrodnicze matactwa czarownika. W tych ostatnich dniach zacieśniły się jeszcze bardziej węzły przyjaźni między rodem i mną, przyjaźni, zaufania i wiary we wspólne nasze przeznaczenie. Wkrótce okazało się, że Serima też już nie była tym, czym dawniej, jednolitym, zwartym zbiorowiskiem ludzi jednakowej myśli. Gdy przesiąkły tam wieści o naszym zamiarze wyjazdu, Wielu zasiedziałych Indian wyraziło chęć towarzyszenia nam. Nie chciało pozostawać pod władaniem groźnego czarownika. Wolno im było to uczynić. Wędrówki nikt nie miał prawa im zabraniać, takie panowały u Arawaków zwyczaje. Ale te ich zamierzenia ogromnie, rzecz prosta, rozzłościły, karapane tudzież zaniepokoiły głównego wodza Konesa, ażeby zapobiec rozłamowi szczepu. Czego obydwaj właśnie najwięcej się obawiali od pierwszej chwili naszego przybycia. W zdradzieckiej głowie czarownika wylągł się potworny plan napadnięcia na nas i wybicia do nogi, jeśli nie całego rodu, to przynajmniej najważniejszych jego członków, nie wykluczając manauriego ani pedra, ani lasany. Na szczęście życzliwi nam ludzie zawczasu nas ostrzegli, więc mieliśmy się na baczności i czujnym okiem śledzili ruch w Serimie, broni z rąk nie wypuszczając, a gotując się do wczesnego wyjazdu. W tej napiętej dla obydwu stron chwili zaszły nieoczekiwane wypadki, które z gruntu pokrzyżowały nam wszystkim wszystkie dobre i złe zamiary. Dnia tego, w dwie mniej więcej godziny po wzejściu słońca, Dwóch mieszkańców Sri wypadło z lasku oddzielającego osiedle głównego wodza od naszych chat i znakami podniecenia pędziło ku nam. Nie był to żaden podstęp, jakaśmy w pierwszej chwili sądzili, a gdy biegnący Indianie ujrzeli nas z daleka, nie ustając wykrzykiwali dziwne słowa. Czy ich dobrze słyszę? zagadnąłem marnaka, tknięty złym przeczuciem. Hiszpanie. Tak wołają. Odrzekł przyjaciel nie swoim głosem. Rozległy się nasze okrzyki przestrogi, i w pobliżu nie było szałasu ni chaty, z których by niej wyskakiwali ludzie, poderwani niezwykłym zajściem. Tymczasem biegnące dopadli nas, całkiem zdyszani, ledwie trzymając się na nogach. Widok przedstawiali żałosny, zapewne nie tylko szybki bieg, ale i groza, jaka nimi targała, odbierały im siły. Hiszpanie. Ziajali tocząc obłędnym napoły wzrokiem. Hiszpanie. Tam. Gdzie? krzyknął na nich Maneuri. U nas w Serrimie. Przypłynęli. Wylądowali. Hiszpanie. Wieść zatrważająca. Słowo niby grom Hiszpanie. Przecież wszyscy ludzie naszego rodu przebywali do niedawna w niewoli hiszpańskiej i wiedzieli, co to piekło hiszpańskie. Wszyscy z wyjątkiem marnaka i Wagury, którzy byli w niewoli angielskiej. Hiszpanie, to brzmiało jak przekleństwo dla Indianina, a gdziekolwiek z nimi się potykaliśmy czy to na wyspie bezludnej, czy na lanosach pod górą sępów, wszędzie musieliśmy bronić się rozpaczliwie od ich wrogości. Więc nie jeden z nas zadrżał w głębi serca. Czy napadli na was? Zapytał Manauri. Zabili kogo? Nie, nie napadli. Nie doszło do walki? Nie, czy wszyscy nasi zdołali uciec z Rimy? Nie zdołali. Hiszpanie zaskoczyli nas. Tylko niektórym się udało. To Hiszpanie nie wszczeli walki? Nie, nie wszczeli walki, ale wyszli na ląd okrutnie zbrojni, groźnie wyglądają. Ilu ich jest? Gońcy. Wciąż łapiąc oddech, nie umieli ustalić liczby przybyszów? Jeden mówił, że ich tylu, ile palców moby dwór rąk, drugi natomiast twierdził, że dziesięć razy tyle. Nie, zaprzeczył pierwszy. Hiszpanów jest niewielu, reszta to sami Indianie. Z jakiego szczepu Indianie? Nie znamy ich, to jacyś obcy, na ilu łodziach przypłynęli. Na pięciu łodziach. Wielkich? Tak, na Itałbach. Nie pięciu. Poprawił drugi goniec, na trzech łodziach. A po co przybyli, nie wiecie. Nie wiedzieli, nie domyślali się. Mogli tylko stwierdzić to jedno, że Hiszpanie lubo walki nie zaczęli, zachowywali się władczo, wyzywająco, jak surowi panowie, jak ktoś. Kto przychodzi z groźbą, a nie w gościnę. Wiało od nich nieszczęściem i niedolą, trwogę siali. Porozumiawszy się spojrzeniami z Manaurim i Arnakiem, kazałem wszystkim obecnym pobiec po broni i natychmiast stawić się przed moją chatą. Na szczęście cały prawie ród był na miejscu, bo już w przódy stał na pogotowiu. Wedle mnie przy boku był Pedro. Gdy usłyszał, że to rodacy jego przybyli, Wszelka krew wyciekła mu z twarzy, która stała się blada jak u widma. Szturchnąłem go przyjaźnie łokciem. No i co? Odezwałem się do niego po hiszpańsku, którego to języka mnie nauczył. Przybyli. Pedro był tak zaskoczony, że pewnie i do pięciu nie umiałby zliczyć. Na przyjemnym, otwartym jego obliczu, budzącym tyle zaufania, malowało się bezgraniczne osłupienie. Czy zająkał się, pełen lękliwej niepewności, czy... Ależ oczywiście. Jesteś wolny i możesz z nimi odjechać, gdziekolwiek ci się podoba. O panie. Dziękuję. Hej, Pedro, zaśmiałem się. Już taki obcy, że nagle panem mnie częstujesz? Nie. Przepraszam ciebie, ja nie. Koło wróci mi się w głowie. Więc, Pedrinho, miej wciąż głowę na karku, bo cię jeszcze potrzebuje. A może ty się domyślasz celu przybycia twoich rodaków? I Pedro także nie potrafił nic powiedzieć. Ponieważ Serima leżała całkiem ukryta na uboczu, o kilka mil od ujścia rzeki Itamaka do Orinoka, czyli nie nad szlakiem wodnym, należało przypuszczać, że Hiszpanie nie przybyli tu przypadkiem, jeno mieli jakiś upatrzony z góry cel. Ale skąd mogli przybyć, zadałem sobie i Pedro'wi pytanie. Kazałem mu przynieść mapę, jaką rysował od kilku tygodni. Widniała na niej linia dolnego biegu Orinoka na północy, a równolegle niemal do niej linia rzeki Kujuni daleko na południu. Poza tym wiele ich dopływów, między dwoma wielkimi rzekami zaś rozpościerały się łańcuchy górskie, tudzież snuły, ze szczególną pieczołowitością narysowane, główne ścieżki Indian wiodące z południa na północ, od Kujuni do Orinoka. Gdzie tu siedzą Hiszpanie? Zapytałem. Od nas w dół rzeki Orinoko aż do jej ujścia nie ma ich wcale, wyjaśniał Pedro, jak się o tym sami przekonaliśmy. Więc ci przybysze mogli przypłynąć albo z wyspy Trinidad, gdzie jest placówka hiszpańska, albo z wyspy Margarita. To chyba zbyt daleko? Nie wiadomo, ja nie. Może to pościg. Albo przypłynęli, co podobniejsze do prawdy, z okolic leżących powyżej nas na Torinoko, gdzie Hiszpanie usadowili się od dawna. Czy mają tam silne załogi wojskowe? Załogi wojskowe mają, ale czy silne, nie wiem. Są misje Dominikanów z poddanymi im szczepami indiańskimi, jest mieścina Angostura, o której słyszałem. Co sądzisz, jak daleko od nas? Angostura? Nie wiem dokładnie. Może sto, sto pięćdziesiąt mil. Podczas gdy rozmawiałem z Pedrem, schodzili się uzbrojeni wojownicy naszego rodu. A że wszyscy mniej lub więcej znali język hiszpański, więc pilnie przysłuchiwali się rozmowie. Przybyło także kilku Indian z innych rodów. Oni nie rozumieli ani w ząb hiszpańskiego, ale gdy usłyszeli nazwę Angostura, powstało między nimi żywe poruszenie. Znali to słowo. Przystąpili, a jeden z nich odezwał się do mnie: Biały Jaguarze my wiemy, co to Angostura. Tam Hiszpanie. Oni byli tu przed dwiema porami suchymi, krótko po naszym przywędrowaniu na Titajmakę. Tu nas odkryli. Wtedy zapowiedzieli, że wrócą. Powiedz Jaguarowi, co wtedy zrobili, przypomniał mówcy inny Indianin. Co zrobili? Zapytałem. Ach, prawda, zaśmiał się tamten. Dali konesie wiele różnych przedmiotów. Nie jako podarki, o nie. Powiedzieli, że gdy wrócą tu, to im zapłacimy za te rzeczy. Może to oni wrócili teraz? Co to były za przedmioty? Różne, przeróżne. Koszule i spodnie, jakie noszą Hiszpanie, ale już bardzo podarte. I dostaliśmy także buty na nogi, tylko że dziurawe i suszone mięso z ich krów. Mięso bardzo śmierdziało, pełno miało robaków. Psy nasze się utłuczyły na nim i dali nam kilka tych dziwnych noży. Ty masz taki nóż, biały jaguarze. Rano wychodzisz przed chatę i skrobiesz nim sobie brodę. To brzytwą. Dali wam brzytwy. Przecież nie rosną wam włosy na gębach. Indianin spojrzał na mnie zdumiony, jak gdybym Bóg wie jak nadzwyczajne zrobił odkrycie. Następnie wybuchł dziecięcą wesołością. A kto powiada, usta dogały mu szyderstwem? Kto powiada, że noże miały ścinać nam włosy na gębach? A do czegoż by służyły? Do niczego. Były zużyte, wyłamane, zardzewiałe, nawet miękkiego drewna nie uciały, kruszyły się w palcach. To po coście brali? Trzeba było, przymus. Nie chcieliśmy brać, ale zmusili. Inaczej wzięliby nas do niewoli. Wzięliby was do niewoli? To nie byli kupcy. Przysłał ich hiszpański naczelnik w Angostura, korregidor i dodał im żołnierzy z nabitymi strzelbami. Opowieść Indianina wydała mi się niedorzeczna i fantastyczna, ale Pedro, który już coś nie coś rozumiał język karawaski, wyjaśnił mi, że tak w istocie mogło być, jak o tym prawił Indianin. Jednym z hiszpańskich sposobów trzymania Indian w ryzach były tak zwane repartimientos. Polegały one na tym, że korregidorowie, czyli prefekci i okręgów, zmuszali szczepy, zwłaszcza w ustronnych okolicach, do nabywania od nich rozmaitych towarów, zazwyczaj mało użytecznych, czasem całkowicie nieprzydatnych, ale zawsze po okrutnie wysokich cenach. Indianie musieli kupować owe przedmioty, czy chcieli, czy nie chcieli. Wszakże nie płacili za nie zaraz, lecz znacznie później, po roku albo dwóch latach i, ma się rozumieć, płacili w naturze, produktami ziemi, lasu lub wyrobami rzemiosła. A jeśli długu spłacić nie mogli lub czymkolwiek nie zadowolili wysłanników korregidora, zabierano im za karę odpowiednią ilość młodych ludzi do pracy na hacjendach lub w kopalniach. Według prawa zabiera ich się, kończył Pedro. Na określony czas, na dwa, trzy, pięć lat, ale w rzeczywistości prawie nikt z zesłanych nie wraca do ojczystej wioski. Umiera przeważnie daleko od swoich zwycięczenia, ze smutku, niepuszczony przez swego pana aż do końca życia. Widziałem takich nie jeden raz. To bardzo nieszczęśliwi nędzarze. Czy przypuszczasz, że to wysłannicy gubernatora przybyli teraz po zapłatę? Możliwe. Manauri już poprzednio pchnął dwóch zwiadowców na skraj puszczy, by śledzili ruchy Hiszpanów, a znać nam dali w razie ich zbliżania się. Na rzece stał nasz szkuner, smaczna gratka dla chciwości hiszpańskiej. Z Serimy nie było go widać za skrętem. Przybysze nie powinni byli odkryć ani żadlowca, ani naszych przyjaciół, Murzynów. Kiwnąłem nieznacznie na Manauriego, Arnaka i Murzyna Miguela. Ażeby poszli za mną do chaty. Gdy byliśmy sami, wyłuszczyłem im mój plan, Migueli i jego czterej rodacy zaciągnął niezwłocznie statek wzdłuż brzegu w górę i tamaki. Łatwo to pójdzie, bo właśnie dążył prąd od strony Orinoka na skutek przypływu morza. W oddaleniu jakiejś mili od nas dawne koryto rzeki wrzyna się wąską, a długą zatoką w puszczę. Tam szkuner, wciśnięty w haszcze bezpieczny będzie przetokiem szpiega. Wszyscy Murzyni, dobrze uzbrojeni w strzelby, pistolety, maczugi, wraz z Murzynką Dolores pozostaną na pokładzie i sprawować, będą straż, nie ruszając się z miejsca. Przyjaciele wyrazili na to zgodę, jedynie Manauri dodał życzenie, ażeby szkuner zaciągnąć nieco dalej, przeszło trzy mile stąd była druga zatoka, zwana Potaro. Lepiej tam ukryć statek, bo dalej od ludzi. Dobrze, rzekłem i zwróciłem się do Miguela. Najważniejsze, żeby nikt nie zauważył waszego odjazdu, nikt, rozumiesz? To całkiem możliwe, bo uwaga wszystkich jest skupiona na Serimie, a rzeka płynie w dole, pod zboczem Pagórka. Pozostałych wojowników naszego rodu podzielono na dwie drużyny pod komendą Arnaka i Wagury. Zamierzałem właśnie wyruszyć na zwiady w towarzystwie Manauriego i Pedra, gdy jeden z naszych wywiadowców pędem wrócił z Blaskł z wiadomością, że biegnie do nas Koneso. Biegnie, zapytałem zdziwiony. Naczelny wódz biegnie? Biegnie, tak. Koneso rzeczywiście biegł. Biegł nie tak szybko jak dwóch pierwszych zwiastunów, bo ci zażywniejszy był i leciwszy niż oni, ale biegł, spieszyło mu się do nas Do Manauriego Z twarzy naczelnego wodza opadła zwykła jego buńczuczność, znikło napuszenie Był to już tylko zasapany brzuchacz w tarapatach Manauri, jęknął Ciebie potrzebuję Szybko Szybko Musisz mi pomóc Pomogę, ale w czym speszył się maneuri. Nie mogę z nimi się dogadać. Ty mówisz po hiszpańsku. Mówię. Trzeba im wytłumaczyć, że nie mam bogactw. Żądają tyle, jakby niespełna rozumu byli. Nie stać nas. My biedni, nie stać nas. To im powiesz. Czego żądają mianowicie. Wszystkiego. Wszystkiego. Pytaj się, czego nie żądają. Żeby nasycić ich chciwość, cały szczep musiałby harować okrągły rok w polu i w lesie, i na rzece, i jeszcze by mało było. A bodajby ich zadusiło. Nie mamy czym płacić, a oni żądają. Ilu ich jest, wdałem się w rozmowę. Koneso zamilkł, by zebrać myśli. Jest Hiszpanów dziesięciu albo dwunastu. A na ich czele jest Don Esteban, wysłannik korregidora w Angosturze. Wszyscy oni okrutnie uzbrojeni. A Indian ilu? Będzie ich dobrze pięć razy po dziesięć. To wioślarze ze szczepu Czajma, ale wszyscy mają indiańską broń przy sobie. Cóż to za Indianie? Gdzie żyją? W pobliżu Angostury. To ludzie z misji Dominikanów. Czy to ci sami Hiszpanie, którzy byli tu przed dwiema suchymi porami? Ci sami. I wtedy narzucili wam tyle rzeczy zepsutych? Ci sami. Skąd to wiesz? Wiem. Więc sprawa się wyjaśniała chodziło o repartimientos. Hiszpanie przybyli nie na podbujanie, i zabijanie, lecz po zapłatę, pocharacz. Ale gdy zapłaty nie dostaną, co wtedy? Czy nie rzucą się na Indian? Zawsze skorzy do gwałtu wobec dzikich? Tym samym obawom oddawał się koneso. Stąd jego podniecenie i kurczowe szukanie wyjścia. Gdy rozbiegane oczy jego padły na pedra, strzeliła mu jakaś myśl do głowy. Żywo podszedł do chłopaka i przyjaźnie ujął go za ramię, a na twarzy nagle rozgorzał od ucha do ucha uprzejmością. Tyś nasz jeniec, prawda, uśmiechnął się do niego przymilnie. Czy miałeś u nas źle, powiedz? Czy spotkała cię jaka krzywda, jaka niesprawiedliwość? Zmieszany Pedro nie bardzo wiedział, co odpowiedzieć. Nie, wymamrotał. Otóż to, nie możesz się poskarżyć na nas. Zwracam ci wolność, ale za to musisz wstawić się za nas u Don Estebana. My mu darujemy ziomka, jeśli on w zamian wzgląd okaże. Dług daruje. Czy wstawisz się? Jak chcesz? Mogę. Słuchaj, koneso, przerwałem ich rozmowę. Ty zdajesz się zapominać, że Pedro moim był jeńcem. Czy to nie wychodzi na jedno, wódz zerknął na mnie sukosa, a gniew strzelił mu soczu. Nie wychodzi na jedno. Czy chcesz dalej trzymać pedra w niewoli? Nie. Już mu oświadczyłem, że jest wolny. Więc zabraniasz mu pójść do Donestybana? Ależ bynajmniej. Tylko ja go zwolniłem bez żadnego warunku i tak pozostanie. A czy może zakażesz Pedrowi bronić nas przed Hiszpanami, jazgotał dalej koneso zjadliwie? Nie myślę z tobą się kłócić. Wodzu naczelny, odrzekłem wzruszając ramionami. Wtedy nie uszło mej uwagi, że oczy jego, które niespodzianie na chwilę zdrętwiały jakby pod wpływem nowej myśli, zamigotały dziwnym, chytrym błyskiem i natychmiast przygasły. Koneso woli rzucił przelotne spojrzenie w kierunku rzeki, gdzie stał nasz szkuner, lubo z naszego stanowiska niewidoczny poza wzgórkiem spadzistego w tym miejscu brzegu. Koneso błyskawicznie, jakby spłoszony, odwrócił stamtąd wzrok, ale właśnie zdradził się owym bezwiednym popłochem i wyrazem przebiegłości, który nagle wypełzł mu na twarz i nie dał się ukryć. Odgadłem. Koneso pomyślał o szkunerze. Kombinował jak nędzny zdrajca. Skoro nie dopisał Pedro, miał wodza wybawić nasz dobry, dumny statek. Za taki dar jakże Hiszpanie byliby mu wdzięczni. Jak tylko my domyślił się jego plugawych intencji, szepnąłem Marnakowi po angielsku, ażeby poszedł chyłkiem nad rzekę. Murzynom kazał przerwać robotę przy szkunerze, ich samych zaś gdzieś dobrze schował. Potem przyskoczyłem do konesa i wskazując czaszkę Jaguara, sterczącą w pobliżu napalu, wściekle wrzasnąłem mu do ucha. Patrz. Patrz na oko Jaguara. Ono mi wszystko mówi. Stojący dokoła wojownicy, przerażeni moim wybuchem, spozierali zdumieni to na mnie, to na czaszkę Jaguara. Koneso zmieszał się na potęgę. Czaszka wyjawia mi, ciągnąłem, że knujesz zdradę. Chcesz się okupić naszym kosztem. Wara ci do tego. Czaszka Czaszka mruczał struchlały wódz. Zaczarowana czaszka. Tak. Właśnie mi powiedziała dokładnie o tym, co w tej chwili gotujesz haniebnego. Jego wzruszenie potwierdziło jeno moje domysły. Zostawiwszy go samego, odwołałem Manauriego na bok. Poleciłem mu iść z Konesem do Sarimy, czyniąc zadość życzeniom naczelnego wodza, ale Manauri miał jednocześnie zabrać ze sobą bystrego towarzysza z naszego rodu, biegłego w hiszpańskim języku. Zadaniem jego było zawiadamiać mnie co pewien czas o stanie rzeczy i przebiegu rokowań z Hiszpanami. Wkrótce Koneso, Manauri i ten trzeci wyruszyli, ale zanim się oddalili, Koneso niby mimochodem podszedł nad brzeg rzeki, by rzucić na nią okiem. Nie odstępowałem go. Naczelny wódz już ochłonął i opanował swe uniesienie. Na widok statku, przywiązanego jak zwykle do brzegu, owianego ciszą, jakby zapomnianego przez ludzi, wyraz zadowolenia wystąpił na obliczu wodza i na moim również. Krótko po ich odejściu sam udałem się na skraj lasku, by lunetą ogarnąć srimę. Przybysze posiadali trzy duże łodzie wioślarskie, będące w użytku na wodach orinockich. W pobliżu łodzi siedziało na brzegu w gromadzie kilkudziesięciu Indian wioślarzy, uzbrojonych w łuki i maczugi. Nieco dalej ujrzałem Hiszpanów. I oni trzymali się razem, przy czym niektórzy leżeli sobie na trawie i spali, inni stojąc jak gdyby sprawowali straż. Tuż wedle ich grupy sterczała broń palna w kozły ustawiona. Jakem mógł zauważyć przez lunetę, ci, co stali, byli to wszystko brodacze o czarnych zarostach i zuchwałych gębach zawadniaków. Ich dusze i sumienia zdawały się niewiele jaśniejsze niż ich brodziska. Wysłannika gubernatora, don Estebana, jak go Coneso nazywał, nie dało się nigdzie odkryć. Widocznie wiódł rozmowę z naczelnym wodzem i pod dachem jednej z chat W zachowaniu się załogi hiszpańskiej tudzież ima przebijał spokój, ale m to łatwo wywnioskował z ich ugrupowania i z broni trzymanej na podorędziu, że przybysze mieli się na baczności. Nic ciekawszego na razie nie odkrywszy, czym prędzej wróciłem do siebie. Po dwóch godzinach, około południa, otrzymałem pierwsze wiadomości z Serimy. Trudno było o porozumienie. Hiszpanie z całą bezwzględnością żądali sutej zapłaty, grożąc, w razie odmowy, nałożeniem najsurowszych kar. Dowiedzieli się już o istnieniu moim i naszego rodu. Co gorsza. Nieżyczliwe usta potrzepnęły im, że cały ród składał się z byłych niewolników, którzy uciekli z niewoli hiszpańskiej i przy tym wielu zabili Hiszpanów. Obecność Pedra nie pozwalała ukryć przed przybyszami wszystkich szczegółów naszej przeszłości i walk stoczonych, ale bardzo mnie zabolało, że wśród arawaków znalazł się tak nikczemny donosiciel, tożto przed nienawistnym wrogiem własnych braci oskarżać nie wzdragał się. Czyżby Koneso aż tak nisko upadł w swym zacietrzywieniu? Tymczasem szkuner ulotnił się z naszego brzegu i gładko dotarł do kryjówki w ustronnej zatoce, o czym wnet mi zameldowano. Przedtem kazałem wynieść z żaglowca na ląd wszelką broń palną i papier z piórem i atramentem. Pedro. Odezwałem się do chłopaka. Jest taka książka hiszpańska, opisująca ucieszne przygody dziwaka rycerza. Czy znasz ją? To chyba Don Quijote. Oto, to. Jak się nazywa twórca tego dzieła? Miguel de Cervantes Saavedra. Przy pomocy Pedra taki oto napisałem list do Hiszpanów. Ilustris Il y senior comandante. Jaśnie panie komendancie. Korzystając ze szczęśliwej okazji Pańskiego przybycia w nasze okolice, poczytuję sobie za wielki zaszczyt, że mogę imć Panu przekazać me wyrazy pozdrowienia i należytego szacunku. Jednocześnie pozwalam sobie z przyjemnością niezmierną zawiadomić go o powierzeniu jego opiece zacnego młodziana Pedra Martinez, który na skutek kapryśnego zbiegu okoliczności tudzież wypadków, lub pożałowania godnych, acz niezawinionych przez nas, Stal się w ostatnich miesiącach moim towarzyszem podróży. Prosząc pana komendanta o zabranie go pod swą opiekę, śmiem dołączyć usilną prośbę o okazanie moim przyjaciołom, Indiano Arawakom, wielkoduszności godnej przedstawiciela narodu, który wydał Cervantesa Saavedra. Racz, panie, przyjąć me ukłony John Bobber. Czy z tym Cervantesem Saavedra w porządku? Czy to nie brzmi zbyt górnolotnie? zapytałem Pedra. A nuż pisze do hamidła jakiego? Spróbować nie wadzi. Odrzekł chłopak, będący w złotym humorze, że sprawy jego wzięły pomyślny obrót, chociaż nie bez żalu myślał o rozstaniu się z nami. Z listem wyprawiłem Pedra do Serimy, prosząc go, by już pozostał tam w gronie rodaków. Przypadł on ogromnie do serca i mnie, i moim przyjaciołom a szczególnie wesołemu wagurze, więc jakkolwiek to nie było ostateczne pożegnanie, czule go wszyscyśmy ściskali.